Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z pasieki Marcyś. Jestem właśnie na pasieczysku, które ustawione jest na uprawie gryki. Pszczoły w tej chwili ustawione są w kilku miejscach z uwagi na to, że powierzchnia upraw liczy od 2,5 hektara do 5 hektarów. Literatura podaje, że na hektarze możemy ustawić 4 rodziny. Ja ustawiam nieco mniej, ponieważ biorę pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że gryka uprawiana jest na bardzo słabych glebach. Dodatkowo, jeżeli nie występują opady deszczu, temperatura jest wysoka, wtedy nie możemy liczyć na zbyt udane zbiory. Dlatego stawiając pszczoły na gryce, przyjeżdżam raz na kilka dni i kontroluję rodziny pod tym kątem, czy mają pokarm. Ponieważ jeżeli oczywiście wszystkie warunki sprzyjają, wtedy możemy pozyskać całkiem fajne ilości miodu, ale bywały takie sytuacje, że wywoziłem pszczoły na grykę i po prostu były głodne. Więc w takim wypadku staram się pszczoły podkarmić ewentualnie miodem. Jeżeli widzę, że dopiero plantacja rozkwita i jest perspektywa na to, że pszczoły przyniosą miód, wtedy, żeby oczywiście tego zbioru nie zafałszować, daję niewielką ilość syty. Jesteśmy w miejscu, gdzie ta gryka dopiero rozkwita, ale są pola, gdzie gryka naprawdę jest w pełni kwitnienia. Pszczoły ustawione są wylotkami na wschód, dzięki temu mogą rozpoczynać pracę bardzo wcześnie. Jajeczko oraz młode larwy, więc matka czerwi. Na stawkach jest trochę nakropu. Na razie nie są to duże ilości, ale myślę, że gryka rozkwitnie w tym miejscu, to będzie znacznie lepiej. Również bardzo dużo jajeczek. Z tej strony mamy zasklepiony czerw. Kolejna ramka. Mamy tutaj trochę pierzgi, czerw zasklepiony. Z tej strony jest go więcej. Ważne, że w rodzinie jest sporo pierzgi, ponieważ jeżeli chodzi o pyłek gryki, to nie jest on zbyt wartościowym pyłkiem, jeżeli chodzi o zawartość białka. Rodziny są silne. Tutaj również mamy dużo pierzgi. Dużo czerwi, zarówno zasklepionego, jak i larwy. Zajrzałem do rodzin. Na stawkach jest trochę nakropu. Nie jest to nakrop z gryki, ale z okolicznych lip. Nie jest tego zbyt dużo, ponieważ w okolicy nie widziałem, aby były jakieś większe skupiska tych drzew. Ważne, że pszczoły nie są głodne. W gniazdach jest jeszcze niewielki zapas pokarmu. Na stawkach, tak jak wspomniałem, jest trochę nakropu. Myślę, że na dniach gryka zacznie ładnie nektarować. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, gdzie pszczoły pracują na pożytku lipowym. Oczywiście w okolicy jest też sporo białej kończyny. Tak jak widzimy, wszystko się pięknie leje. Lipa bardzo ładnie rozpoczęła nektarowanie. Górna nadstawka również jest bardzo przyjemnie napełniona świeżym nakropem. Ramka pięknie zaczerwiona. Widzę, że tutaj również jest świeży nakrop. Z tej strony podobnie. Kolejny plaster. Również wszystko pięknie zaczerwione. Są jeszcze jakieś miseczki matecznikowe, ale puste. Z tej strony mamy dużo młodych larw. Rodzina jest silna, nosi miód, więc tak naprawdę chyba niczego więcej nam nie trzeba. Wyjmiemy kolejny plaster ze środka. Sytuacja prezentuje się w ten sposób. Wszystko pięknie zaczerwione.
Kolejny plaster, również wszystko pięknie zaczerwione. Mamy w narożnikach świeży nakrop, więc pszczoły wypełniają nadstawkę, ale też odkładają trochę pokarmu w gnieździe. Z tej strony również wszystko pięknie wygląda. Matka tutaj bardzo intensywnie czerwi. Dlatego po zabraniu miodu lipowego, jeżeli by się okazało, że tutaj pożytek się urwie, a pewnie tak będzie, to musimy zwrócić szczególną uwagę, aby pszczoły stosunkowo szybko podkarmić po zabraniu miodu, ponieważ przy takiej rodzinie może być problem. Jeżeli zabierzemy pszczołom nadstawki z miodem, ten pokarm w gnieździe wystarczy na niezbyt długi okres. Oczywiście jak tylko odbiorę miód lipowy, to na niektórych pasiekach stacjonarnych, tam gdzie nie ma już kolejnych pożytków, zacznę powoli wdrażać zabiegi przeciwko warozie. Może będzie też trochę więcej czasu, aby Wam coś pokazać, bo z uwagi na dużą ilość prac niestety, ale wiele ciekawych tematów nam umknęło w tym roku. Trwa w tej chwili pożytek lipowy. Tak jak zapewne zauważyliście, gryka w wielu miejscach dopiero rozpoczyna kwitnienie. W związku z tym na miód gryczany będzie trzeba na pewno poczekać nieco dłużej. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w nadstawce. Wszystko pięknie zalane. Zobaczymy jeszcze jedną ramkę. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, więc można powiedzieć, że nadstawka jest już pięknie zalana. Pozostałe ramki wyglądają podobnie. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.